Cześć, witam Was serdecznie. No dzisiaj smutna okoliczność. Powód naszego spotkania to jest śmierć Grzegorza Skrzecza. Wspaniały bokser, mój przyjaciel. Znaliśmy się prawie 50 lat. On urodzony w 1957, ja w 49. On wchodził w bokserską karierę, ja zaczynałem dziennikarską karierę. Tak się złożyło, że jeden z pierwszych wywiadów przeprowadzałem z Grzegorzem i z Pawłem, bracia bliźniacy. No potem zaprzyjaźniliśmy się, setki jakichś wspomnień. No teraz można by było długo o tym mówić. Ale zacznijmy może tak od początku. Był znakomitym bokserem. Brązowy medalista mistrzostw świata w Monachium. Brązowy medalista mistrzostw Europy w Warnie. Był 5 razy mistrzem Polski indywidualnym w wadze ciężkiej. Był wicemistrzem Polski. 3 razy był drużynowym mistrzem Polski z Gwardią Warszawa. Do pełnej kolekcji sukcesów zabrakło mu tylko złotego medalu olimpijskiego, w ogóle medalu olimpijskiego, no bo przecież też wygrywał w wielu międzynarodowych turniejach, wygrywał turniej Sztama, wygrywał prestiżowy turniej TSC Berlin, startował na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Był blisko medalu. W ćwierćfinale przegrał z Teofilo Stevensonem, ale Stevenson to był geniusz boksu, 3-krotny mistrz olimpijski, uznawany być może za najwybitniejszego boksera amatorskiego w dziejach. Mówiło się wiele o jego walce z Muhammadem Alim. Cały bokserski świat czekał na to. Nie doszło do tego, ponieważ Fidel Castro się na to nie zgodził. Teofilo Stevenson nie walczył z Muhammadem Alim, ale walczył z Grzegorzem Skrzeczem. I jak Grzesiek opowiada, przegrał z nim w 3 rundzie, mówi: Andrzej, gdzie uderzył, ta bolało. Kopał jak koń i Grzesiek no, nie wytrzymał. Przegrał w tej 3 rundzie, nie zdobył medalu olimpijskiego. Wielka szkoda. To wynika też z tego, że bracia bliźniacy, oni musieli się zdecydować, który idzie do cięższej wagi, który walczy w półciężkiej. W półciężkiej walczył Paweł, to była bardziej naturalna jego waga. Grzegorz poszedł do wyższej, do ciężkiej i wykorzystał, dał z siebie maksimum, te sukcesy, o których mówię, no bo to też było ich wiele. Wszystkich nie da się wymienić. 236 walk, 204 wygrane, 1 zremisowana, 31 przegranych. No wielki bokser, który miał charakter. Ja chyba najbardziej zapamiętałem jego występ na turnieju w Wenecji. Tam w półfinale walczył ze świetnym Szwedem Hakemem Brokiem i przegrał. Wygrał z nim 4-1. Potem jeszcze walczył z Kubalczykiem Delisem i tam przegrał w finale. Ale w tej walce z Brokiem on od połowy drugiej rundy walczył nieprzytomny. On nie wiedział potem, co się działo i na podświadomości walczył do końca i wygrał. No wyobraźcie sobie, skończył facet walkę, nie pamięta, co się działo przez 4 minuty. Potem doszedł do siebie, walczył z tym Kubańczykiem i potem już był kryzys. Trafił do szpitala, śpiączka, wyratowano go, ale to był koniec jego kariery. Rok 1984. I Polski Związek Bokserski jakoś nie śpieszył się z tym, żeby zorganizować tak wspaniałemu bokserowi pożegnanie. Ja się wkurzyłem, bo przecież i Grzegorza, i Pawła znałem, lubiłem. Mówię: Grzesiek, ja ci zorganizuję takie pożegnanie. I zorganizowałem. W moim rodzinnym mieście Ryki zorganizowałem mecz przyjaciele Grzegorza Skrzecza kontra A-klasowy zespół, awansował wtedy z B-klasy do A-klasy, Hortex Ryki. 4000 ludzi przyszło na ten mecz. To jest połowa mieszkańców moich rodzinnych Ryk. Ale jako drużynę udało się skompletować. Tam w drużynie przyjaciół Pawła Skrzecza grało 3 mistrzów olimpijskich. Grał Jerzy Rybicki, grał Władek Komar, grał Tadzio Ślusarski. Było 2 wicemistrzów olimpijskich, czyli Paweł Skrzecz
i Andrzej Supron. Byli reprezentanci Polski w piłce nożnej. Bernard Braut i słynny Robert Gadocha. Jeszcze Antek Trzaskowski, przepraszam, trzech. Byli selekcjonerzy reprezentacji. Edmund Zientara i Ryszard Kulesza. Selekcjonerem naszej drużyny był Kazimierz Górski. A relacje na żywo prowadził i spikerkę Dariusz Szpakowski. Wyobraźcie sobie, w dzisiejszych czasach Twittera, Instagrama, Facebooka, czy coś takiego jest możliwe do zorganizowania? Wydaje mi się, że nie. Potrzeby były na to jakiś olbrzymi budżet. A jaki tam był budżet? Oni wszyscy przyjechali z Warszawy za darmo. Dostali w nagrodę za ten mecz. Każdy dostał po baleronie, szynce, pół litra na drogę oraz szlafrok frotte, bo w Rychach była taka wytwórnia, Szpulki się nazywała i tam szyli te szlafroki. Wspaniałe widowisko. Wygraliśmy my 4-2. Gole strzelili Andrzej Supron, Władek Komar, Rysio Kulesza. Już nie pamiętam, kto strzelił tego czwartego. W każdym razie zwycięstwo. No i to było takie fajne pożegnanie. Ja się cieszę, że mogłem to zorganizować. Było to super zdarzenie. No i potem jeszcze drugie było takie zdarzenie, które pamiętam z Grzegorzem i z Pawłem. Był taki okres w ich życiu, że oni, ich drogi się trochę rozeszły. Nie rozmawiali ze sobą, nie utrzymywali kontaktów. I 4 lata temu pośredniczyłem trochę w tym ich spotkaniu. Popatrzcie, jak to wyglądało. Słuchajcie, nie widziałem was razem od ponad 20 lat. Co się stało? Zacznijmy od Pawła. Szybko widocznie czas leci, może okulary masz za słabe. Trzeba było mocniejsze okulary kupić to raz. A drugie, no wiesz, jest przyszedł taki czas, że w pewnym momencie się rozeszły nasze drogi. Każdy z nas wybrał swoją ścieżkę życiową. Grzegorz się zajął jakąś ochroną. Ja zostałem cały czas przy sporcie i tak jakoś to wszystko przeleciało tyle lat. Nasze drogi, tak jak mówię, się rozeszły. Wrócił Grzegorz do sportu, mamy bliższy kontakt ze sobą i widzisz nas razem w tej chwili na sali w Akademii Walki. Kto wyciągnął pierwszy rękę na znak zgody? Ale kto miał wyciągać rękę? No, pomiędzy wami. Nie, my podnosiliśmy, po co, no wiesz, no. Nie wyciągnę, jak się wyciągnę, to trzeba do siebie, nie od siebie. Andrzej, nie drążmy tego tematu. Tak, dobrze, że jest tak, jak jest i bardzo siedzisz szczęśliwie między nami? Tak jest. Bo wiesz, daj ci Boże, żebyś posiedział do końca. Grzegorz, co się działo z tobą przez ten czas? Żyłem bogato. Tak jak tutaj Paweł powiedział, Paweł się zajął generalnie sportem. Ja trochę weszłem, przez taki czas odszedłem od sportu i wziąłem się, trochę tak można powiedzieć, za zarabianie pieniędzy. Znaczy weszłem w ochronę, otworzyłem firmę ochroniarską. Ale tak, zrządzenie losu i ja tam chodziłem sobie cały czas, bo to od sportu nie można odejść, jak ktoś jest tak związany ze sportem jak my, no to trudno sobie wyobrazić, żeby wiesz, no powiedzieć tak, ciach, dziękuję, kończę karierę. Nie jeden nasz przyjaciel tak powiedział, kończę karierę i wiesz, to jest różnica, serce nie wytrzymuje tych różnic, nagle tu obciążenia, później jest leżenie i wiesz, no kłopoty ze zdrowiem. Od sportu nigdy nie odszedłem, ale teraz prowadzę zajęcia w dwóch akademiach, w Legionowskiej Akademii Sportów Walki i w Fight Club Białęka. Także mam czas zajęty bardzo mocno, jeżeli chodzi o sport. No, przez całą karierę, Andrzej, towarzyszyłeś nam, także teraz już jako dziadkom też możesz pomóc, tak? Wypromować się, wiesz, pokażemy się w telewizji przy tobie, wiesz, a to przy tobie, sławny pan redaktor. Zawsze miałeś dobry panią, dzięki. Pogodzili się i to był też taki wspaniały element. Cieszę się, że jakiś tam paluszek do tego przyłożyłem. Teraz tak, o nich jako o sportowcach. To były wielkie charaktery. Oni bardzo ciężko trenowali. To jest tak, że jak był sezon, to liczył się tylko trening, odpoczynek. Rozrywka była po zakończeniu sezonu. Wtedy oni kupowali karton szampanów,
I zapraszali tam też. Ja, Janusz Pindera, no, bardziej tacy zaprzyjaźnieni dziennikarze, zresztą dziennikarzy było niewielu. No i to mogliśmy uczcić. Charaktery niesamowite do walki. Gdyby, nie będę wymieniał, niektórzy polscy sławni bokserzy mieli takie charaktery jak Grzegorz czy Paweł, byliby zawodowymi mistrzami świata. Oni nie mieli możliwości walczyć na zawodowstwie, chociaż Grzegorz miał taki epizod, że był blisko zawodowstwa, bo trenował takiego wspaniałego kanadyjskiego boksera Kirk Johnson, który walczył potem o Mistrzostwo Świata z Ruizem, przegrał przez dyskwalifikację, walczył też z Witalijem Kliczko i Grzesiek wyjechał do Kanady na zaproszenie menedżera reprezentacji i trenera Maćka Mizerskiego i bardzo pomógł temu, doprowadził tego Kirka Johnsona, pomógł jemu walczyć o Mistrzostwo Świata. I potem Grzegorz po zakończeniu kariery no, dawał sobie radę. Chłopak wszechstronny, bo przecież był i trenerem, grał w filmach, był komentatorem. Komentowaliśmy też czasem wspólnie walki. I tutaj po prostu to jest taka moja teoria, że bokserzy to są bardzo inteligentni ludzie. Może to jest niedoceniane przez wielu, bo poobijane mózgi niektórzy uważają i tak dalej, ale przyjemność z nimi rozmawiać, oni patrzą refleksyjnie. Być może to, że czasami balansują na krawędzi pomiędzy życiem i śmiercią, bo to jest niebezpieczny sport, jak wspominałem, był w stanie śpiączki Grzegorz, sprawia, że ich wyczulenie jest inne. I z nimi rozmowa to jest po prostu coś wspaniałego. Chłopaki, którzy wychodzili z trudnego takiego otoczenia, no bo na Prawobrzeżnej w Warszawie, w takiej nieciekawym miejscu, no tam byli łobuziakami, ale trafił się wspaniały wychowawca, trener Kosinow. I on dbał o nich. Mama ich nie chciała, żeby oni trenowali, ale trener Kosinow zawsze jak wracali ze szkoły, to szli na trening, sprawdzał zeszyty, interesował się ich nauką i oni po prostu no, dzięki temu doszli tak wysoko, tak daleko. No szkoda tylko, że nie dane im było, żeby być na zawodowstwie. No ale i tak wydaje mi się, że i Grzegorz i Paweł wyciągnęli z tego boksu wszystko. Szkoda, że Grzegorz nie zdobył medalu olimpijskiego, szkoda, że Paweł tylko srebrny medal olimpijski, a nie złoty. No, z Kaczarem z Jugosławii walczył w finale. Do ostatnich sekund był, prowadził, no, chciał efektownie co zakończyć, dostał bombę i przegrał. Kawałek mojej takiej duszy odszedł z Grzegorzem Skrzeczem, bo jak mówię, on zaczynał sportową karierę, ja dziennikarską karierę. Tyle lat, tyle wspomnień. Żegnaj, Grzesiu, trzymaj się. Może na drugim świecie powspominamy stare dobre dzieje. Dzięki.